Dzień dobry, proszę Państwa, bardzo krótkie wideo dzisiaj, tak sobie pomyślałam. Wszyscy Wam o tym mówią i ja Wam o tym też powiem. Bo może akurat nie posłuchacie, upały takie straszne. To jest sól. Upały takie straszne. Więc wypada pić. Się odkręcę. Pamiętacie o tym, żeby pić? Tak sobie myślałam, jak mam przypomnieć o tym, przekonać do tego, żeby pić więcej wody i o tym, że obwodnienie to nie jest tylko taka ogadam-gadka, my to jakby nie było, tylko rzeczywiście się kiepsko czujemy. Kiepsko czujemy, jesteśmy zmęczeni, mamy problemy z koncentracją, może boleć głowa i w ogóle wszystko to, co złe. Możemy zwalić na odwodnienie naprawdę. Także pamiętajcie o tym, żeby pić. Tak sobie pomyślałam, że Wy jako kierowcy zawodowi na pewno dbacie o to, żeby mieć zawsze odpowiedni poziom płynu chłodzącego w Waszych ciężarówkach. Także pamiętajcie o tym, że my jesteśmy też takimi silnikami. Też mamy płyn chłodzący i jak jest zbyt niski poziom tego płynu chłodzącego, no to już sami wiecie, że się można przegrzać. I niczego dobrego to nie wróży. Także ja sobie tam robię taką wodę. Przepis już widzieliście u mnie na YouTubie. Ogórek, cytryna, cynamon sobie też dałam. Dużo cytryny. Dałam też troszeczkę soli, bo w takich, miałam mówić, niskich, wysokich temperaturach mocno się pocimy, wraz potem tracimy różne pierwiastki i sole. Dlatego sobie posoliłam trochę wody. Tak nie będzie czuć tego, a może coś tam akurat zrobi, nie? Chyba na pewno coś tam zrobi. Patrzcie, film trwa 2 minuty. 2 minuty 20 sekund i moja woda jest gotowa. Także pany, dbać o swoje silniki, nie jeździć bez płynu. I chwilę postoi sobie. I już. No to co? To Wasze zdrowie, nie odwadniajcie się. Szczególnie w piątek jesteście zmęczeni, na koniec tygodnia każdy pewnie chce wracać do domu. Łatwiej jest, dużo łatwiej jest obłąd, gdy człowiek jest zmęczony i jeszcze widzi już tam na końcu tunelu światełko. Ja to w tym tunelu nie mam, w tym tygodniu nie mam światełka w tunelu na weekend, bo zostaje weekend w trasie, niestety trudno bywa. No nic, pozdrawiam Was, trzymajcie się i